Siema, siema, witajcie z tej strony Mr. Canon. Mam dzisiaj dla was specjalny odcinek, a dokładnie pierwszy, może ostatni, ale poradnik do Orkmazda i dwójeczki. Chcę wam zaprezentować, jak w łatwy sposób, no łatwy, nie trzeba grać, to jest ważne, ale w dwie osoby, czyli w trybie kooperacji, zdobyć trzy achievementy, które są dosyć ciężkie do zrobienia, bo sam razem z Sellerem of Miracles, którym gram, trudziliśmy się nieraz, żeby zdobyć te trzy achievementy. A co za achievementy? No to jest tak: 25 tur w trybie nieskończoności, 40 w trybie współpracy i 50 w trybie no, nieskończoności. Ale to i tak są wszystkie w nieskończoności. I wystarczy grać właśnie w trybie współpracy, żeby zdobyć te trzy. Nie trzeba osobiście na singlu grać, żeby te dwa osobno zrobić. Więc tak, co będziemy do tego potrzebować? Na pewno będą potrzebne dwie postacie. Niektórzy grali i robili na różnych mapach, na przykład na dwóch magów bitewnych lub na dwie królowe orków. Ale ja to taki bardziej klasyczny sposób zaprezentuję wam. A jest to dokładnie tak. Potrzebujemy maga bitewnego, czyli jedna z osób w trybie kooperacji będzie musiała mieć maga, a jedna królową orków. Mag bitewny powinien mieć takie rzeczy rozwinięte na maksa jak rozrywkowa beczka, ta wybuchająca, ewentualnie automat z baryłkami. To już jest dowolne, bo w automacie z baryłkami możemy wybrać opcję z rozwinięciem, czyli beczuszki mają być tak rozwinięte jak osobno na karcie. Czasami ten automat może być lepszy. Ja go nie zastosowałem, ale w sumie on jest trochę lepszym sposobem, bo wtedy możemy sobie gdzieś na boku składować dużą ilość tych beczek, a nie wydawać później kasy na nie. Ale to już do waszej dyspozycji, jak chcecie, zdecydujecie sami. Oprócz tego dalej potrzebujemy jako mag bitewny zarodniki grzybów. Bardzo przydatna pułapka, która na maksa ulepszona, oczywiście musi być na maksa ulepszona, powoduje, no co powoduje? Powoduje to, że jeżeli wróg wejdzie, na przykład wielki troll wam wpieprzy się w grzyby, automatycznie jest po waszej stronie, dopóki nie zginie. To bardzo pomaga w walce z przeciwnikami. Oprócz tego, kamienny kostur to już jest broń z dodatku, więc ewentualnie możecie mieć kuszę czy coś, ale kamienny kostur to jest najlepsza broń, która by się tu nadawała, z tego powodu, że oprócz tego, że nie wydajecie many na bicie samym atakiem kamiennym, nie jest to zbyt dobry atak, ale macie ostateczność i alternatywny atak, zamieniacie przeciwnika w kamień. I to bardzo ratuje wam tyłek podczas grania. Artefakt hieny cmentarnej jest potrzebny nam, dlatego że wypada z niego więcej monet. Dzięki niemu będziecie mieli więcej monet, czyli więcej kasy na pułapki, akurat główna osoba, która będzie tu pułapkami robić, to mag bitewny. Więc tak, to potrzebujecie wszystkie te na maksa ulepszone. O, jeszcze bym zapomniał. Smoła. Smoła jest najważniejsza. Smoła będzie wam spowalniać przeciwników. Przez jakiś czas uważałem, że to jest kijowa pułapka i to jak cholera kijowa. Ale nie, ona jest faktycznie świetną pułapką. No i jeszcze, pominąłem najważniejszą pułapkę. Podgrzewacz. Przypiekacz. Przypiekacza z rozszerzeniem na ten, na montowanie na ściany bierzecie. Jeżeli go będziecie mieli, wtedy możecie no po prostu rozprzeprzać. Dajecie go na ściany, na podłogi, gdzie tam chcecie dokładnie. Tylko tak, żeby przeciwnicy nie przechodzili. Dobra, przejdźmy do królowych orków. Tej ładnej lewki i co ona potrzebuje? Najważniejsza rzecz, barykady. Na mapie, którą za chwilę wam przedstawię, będzie to bardzo ważne. Berło dominacji, które pozwala właśnie przejąć władzę nad przeciwnikami. No i w sumie zadaje dobre ataki. Wszystko na maksa rozwiniecie, pamiętajcie o tym. Swój duchów. Przerażenie. Bardzo pomaga w momencie, kiedy przedrze wam się jakiś przeciwnik. Od razu pieprza do tyłu.
Machająca maczuga, tak, myślałem, że mechaniczna. Machająca maczuga jest bardzo potrzebna, bo na mapie, które zobaczycie za momencik, będziecie poustawiać się na suficie machające maczugi, a one naprawdę rozpieprzają i to mocno. I tu trzeba bardzo dużo i dać oprócz u góry, bo to jest dwupoziomowa mapa, tak i na dole. Dalej, artefakt przeładowania pułapek. No oczywiście, to jest ważne. Jeżeli nasrawam dużo przeciwników, a pułapki już będą zużyte, takie, no właśnie grzyby. Na przykład grzyby będą już zużyte całkowicie, automatycznie musicie przeładować łapki, wtedy przeciwnicy biją się po środku, a wy macie w miarę spokoju. Artefakt szału many, to jest ważne dla niej, bo im ona ma więcej many, tym może więcej działać. Dobra, przejdźmy do mapy. Mapa, która jest tutaj potrzebna, to jest mapa przejścia. W tym momencie ją widzicie, tak ona wygląda. W polskiej wersji nazywa się przejścia, nie wiem jak w angielskiej. Tu macie ważne, bardzo ważne rzeczy, które spełni ta mapa. Potrzebujecie barykady ustawić u góry. Na schodach całkowicie, to trzeba zatkać całkowicie. Nie przejmujcie się przeciwnikami, oni będą podchodzić kawałek, a potem będą zawracać i schodzić bocznymi zejściami na dół. Trzeba kumulować przeciwników na dole i tam ich naprawdę udupiać, i to maksymalnie. I nie przejmujcie się tym, że są trzy przejścia, to bardziej ułatwia grę. Z tego powodu, jeżeli wchodzą z trzech wejść naraz, to od razu dostają wpierdol przy tych trzech wejściach, a później na środku jest ich mniej. Rozdziela się ilość, bo jeżeli były jedne drzwi, to takie natężenie przeciwników po prostu utrudnia grę nam o wiele bardziej. No i jak mówiłem, maczugi są potrzebne pod tym przejściem podziemnym, które jest pomiędzy schodami. Tam cztery maczugi wchodzą, u góry też stawiacie to już dowolnie jak chcecie. A mag bitewny musi siedzieć u góry, pilnować u góry. Z jednego powodu, pojawiają się przeciwnicy jak te szczury, nie wiem jak one się nazywają. Te wybuchające. Jeżeli wam będą lecieć górą, to od razu będą wam się wpieprzać w barykady i niszczyć te barykady. Barykady muszą być ulepszone na samoleczenie się. To jest też ważna rzecz. Okej. No to dalej. Jeżeli macie dodatki, to uważajcie, bo jeżeli Yeti wam wyjdzie, czy ktoś inny, to macie przejebane. Yeti jak się dostanie w kurw, to potrafi się przebić nawet pod samo przejście, sam kryształ. Więc do tego potrzebujecie zabarykadować to przejście. Tak, tylko żeby zostawić małe przejście dla nich, bo jeżeli nie będzie przejścia, to oni oleją barykady u góry i zaczną je niszczyć. Tak jest spostrzeżenie moje. Od razu musicie sobie pomagać cały czas, to bez problemu zrobicie do 50 wave'u, nawet jak wam coś się przedrze, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wytrzymać do 50 wave'u. My dociągnęliśmy do 52, bo nam się więcej nie chciało. Za chwilę zobaczycie filmik, parę scen po prostu, jak to wyglądało, jak to się odgrywało. Więc trzeba się naprawdę mocno przygotować na to i to są trzy achievementy, jedne z trzech najtrudniejszych do zdobycia. Mi został jedynie achievement do zdobycia robot też człowiek, ten ukryty. Nie ma nigdzie jak go zrobić, ale są ludzie, którzy potrafią go zrobić i pomagają innym ludziom. No dobra ludzie, to zapraszam was do filmiku. I oglądniecie sobie, jak to mniej więcej wygląda. Dzięki za